Agatka, przynieś torbę. To jest czas pakowania. Zaraz przyjeżdża ciocia, żeby się z nami pożegnać. Wczoraj był mój brat, wczoraj była moja mama. Spędziliśmy miło czas. Oczywiście nic nie zdążyłam zrobić. Wczoraj cały dzień się leniłam, od rana do wieczora. Muszę spakować tutaj moje całe życie. To prawda. Zobaczcie, co dostała Oliwka, jaki prezent. Tutaj jest Wiktoria, Oliwki koleżanka. I zobaczcie, jak pięknie. Jaka pamiątka. Jak zobaczyłam to zdjęcie, to łezka się zakręciła i mamy... A, łezka, to z 60. I Wiktorii mamie też. Także to było takie wzruszające naprawdę. Pozdrawiamy Wiktorię i mamę. Tak, pozdrawiamy Wiktorię i jej mamę. Zobaczcie, jakie Oliwka ma fajne buty i mało... I ciebie też by były dobre. No one są dobre na mnie, to jest 38 rozmiar. I ja w nich kiedyś pochodziłam sobie. Serio? Jak pojechałaś gdzieś. Ja pojechałam na imprezę. Nie no, żartuję, ale są bardzo fajne. Oliwka bierze kurtkę z Berszki, którą lubi, a rezygnuje ze sportowej takiej. Pochowa do pudełka i... O kurde. Wysokie są dosyć, ojej. Oj, no rzeczywiście, mogą mieć nawet 10. Nie no, 10 cm od ciebie by była wiesz? Przykre to jest. To jest 10 cm? Przykre to jest, jak dzieci przerastają rodziców. To uczucie niższości. Nie, ale starości bardziej. Ta bluzka, skąd jest? Skąd ją masz? Zarze. Zarze kupiłaś. Zobaczcie, tak wygląda. Jest super. Oliwka ją bardzo lubi. I miss you when I'm bored. Czyli ja tęsknię, kiedy się nudzę. I ją kupiłam w Berszce, bo oczywiście się... Bluzę taką Oliwka jeszcze też bierze. Też lubisz ją, tak? Lubię, no. No to dawaj, pomagaj mi. Miśka. Widzicie, jak Oliwka mi pomaga? To znaczy, to ja jej nie pomagam. Bierzemy. Siseja. Jak ulubiona, to ulubiona. Tak. O. Nieważne. Skarpety. Wiecie, na konie. Wiecie na co? Oczywiście na konie. Nie, Oliwka nie chodzi w spódniczkach, a bierze ze sobą spódniczki. To dwie tylko wzięła. To jest ciekawe bardzo. Może, bo jak będziesz cały czas miała taki strój do szkoły, to w końcu będziesz się chciała może dziewczynce ubierać. Już miała taką potrzebę. Ja się z tego cieszę bardzo. Zawsze bardzo. Ja się, o Jezu, pięknie. O Boże, ja nie napisałam. Ojej, cudownie wyglądasz. Nadal nie lubię chodzić w spódniczkach. Mhm, ale bardzo ładnie ci. Tego misia bierze do podręcznej. W sumie mało ci wyszło tych ubrań, co? Bo ja większość powyrzucałam, no, serio. A to bierzesz? Ja mam takie te, że... To bierzesz, Oliwka? Która? No to mi wypadło, no to nie wiem, czy to da się naprawić? No pewnie. O, masz. To jest kreatywność. Agrafka to jest idealna sprawa. Oj, coś tam wypadło. Myślałam, że Oliwka ma więcej ubrań. No, ale ci mówiłam. Bo trzeba robić porządki i wtedy mama wie, że masz mało. Wyrzuca się stare ubranka i mama widzi, o, Oliwka ma ubrań. A jak ja wchodzę do pokoju, widzę szmaty. Tam sobie kupię. O matko, tu miałaś tyle tych ubrań w tej szafie, to mówię, na co ci jeszcze więcej? Tada! Paznokci, tu mamy tego, wiecie, co robię, kropeczki sobie. A tu mamy do skórek, do powiększania. O! I tu moja bransoletka z nieskończonością. Harry Potter. W angielsku, na wyglądarstwie. No tak. Język angielski w cegółce. Farbi. To jest noty. Pamiętnik, pamiętnik. I mam tutaj wszystko napisane. Na początku mam tak, podpisy z pierwszej, drugiej i trzeciej klasy. Jakie będziesz miał zwierzę, gdzie będziesz mieszkać, ile będziesz mieć dzieci, jakie będziesz miała włosy, czym będziesz jeździła, ile będziesz mieć lat, kiedy się ożenisz, jaka zabawka zostanie sobą do końca życia. Tą, którą zabierę na florynę. Jaka będzie twoja pierwsza randka, to pamiętam, że jest na taką robię. Ile będziesz miała miesięcznie kasy? O, kozie mleko mi się znalazło. Bierzesz tu? No. Presję. O, mama, widziałaś? Słyszałaś, co cię mówię? Nie. Że sobie zrobię tego misia jako bryloczek, a tego kotka jako misiorek. Mhm. A, czyli odwrotne. Mhm. Fajne, no ładne. Taki fajnie. Jak chodziłam, to on mi się tak fajnie ruszał tymi nóżkami. Tak. Tymi łapkami też. Fajny taki słodziak malutki. Zobaczcie, Oliwka już jest spakowana, tak mało rzeczy bierze, bo... No bo po prostu... ten mundurek na wierzchu.
Tak. Wow. W tym będzie chodziła do szkoły. Jako tymczasowo musiała takie coś zakupić. Tak będzie Oliwka wyglądała w szkole. Dwa pudełka pluszaków. Wszystkie pluszaki zabrałaś. Nie chcę zostawiać tym dzieciom. Tak, bo tutaj będą mieszkać dzieci. Mogą zostać, serio. Ale... I tutaj Oliwka pozostawiała jeszcze takie niektóre rzeczy. Te lampeczki, jakie fajne były. Ojej, jak ja lubiłam te lampeczki. Takie by można przyczepić, słuchajcie, pięknie, Ej, ładnie. Się wziąć? Chcesz? Może weź. Może wezmę, nie? No, bo fajnie. Ale zobacz, i kupimy inne gniazdko i co? No tak, to daj. No może. Wykupi się gniazdko i chcesz? Będę świeciło sobie, no. To będziesz miała pamiątkę. Zobaczcie, tu są jeszcze Oliwki graciki. Czapka Mikołaja, którą Oliwka sobie zostawia. Kask na deskę, tak? I jeszcze takie MM-ki, które kupiła kiedyś w samolocie, jadąc do Norwegii. I ochraniacze. I to zostawiasz, tak? To chcesz. Moja walizka wygląda tak. To jest moja podstawowa książka, którą bardzo kocham. To jest wiedza, no, która mi jest bardzo potrzebna. Bierzesz tę? Także biorę. Number 5. Wczoraj dałam mojej mamie. A to są Shakiry. No, wczoraj dałam mojej mamie perfumy też, bo mam ich tak dużo. Mój mąż mi zawsze kupuje na bezcówce, jak przyjeżdżę z Norwegii. I zobaczcie, mogę się teraz pochwalić, ile mam tego wszystkiego. Shakira. No, number 5, Lacoste, mam Love. Shakira. Love of Pink. Tu jest jeszcze Downtown Calvina Kleina. Tak? No. Później mam jeszcze taki korzenny zapach, bardzo ładny zapach, naprawdę. I go lubię, a pokaż tej, jak idę na jakąś taką imprezkę, taką hat gorącą. Chodzisz na takie w ogóle? Dlatego mam tego tak dużo. To tak na codziennie, on jest taki leciutki. A ten... jaki mocny! Który? Szmit nosa chyba wleciał. Który? Ten, no, on jest mocny. A ten to jest taka Ale ładny też. Klasyka. To jest, słuchajcie, Lancome chyba. Lancome. Tak, Lancome. Poem. Bardzo lubię. A to? Mimo, że nie wiem, nie pamiętam, ale też jest fajny. Ten jest taki sportowy. Jest fajny, no. No, to jest taki sportowy, na przykład. Ja się nim siukam czasem. Jak, tak? Jak no, sobie idę na jakiś tam właśnie na sportowo, nawet na plażę. To już wam pokazywałam. Nie. To już wam pokazywałam. Pilates. Podstawa życia. Tu mamy ten. Terapię. Ty jesteś bardziej aktywna u mnie niż u siebie. Terapia sokowa. U siebie po prostu byłaś taka. To tak jak ty u mnie, teraz ja będę mówiła. Moje zdrowe przepisy to koniecznie biorę Beatki Pawlikowskiej. At what time do you have your lunch? Where will you have your lunch today? Please come to the table. Table. Chair. No dobra, czyli to Oliwka potrzebuje, widzę. Koniecznie. Ja biorę sobie to. Mam. Do samolotu. Mowi. Boże, ona mi nie da nic mówić. Naprawdę was tak. My mommy going to the table. Ona żartuje, słuchajcie. My mommy going. Dobra. Ja biorę sobie taką książkę. Mam My mommy going to the table. Że ją ogarnę podczas podróży. Ty chyba sobie wezmę jeszcze jedną. Kat miłości. O Boże! No. Jeśli nie możesz znieść bólu, spróbuj nadać mu sens. Oto prawdziwe historie. A nie możesz znieść bólu? 10 osób. Tak, ja mam ból teraz wyjazdu. Boli mnie wszystko. Jestem niewyspana. Dzięki niej odkryli, że korzenie ich o Boże, idę stąd. Lęków, strachu, depresji sięga. To the bathroom. Oprócz cierpienia i pustki po utracie najbliższych, tym, co boli najbardziej, jest utrata młodości, miłości i wieczna pogoń za szczęściem. Bardzo ciekawa książka. Tak, to zostawiam jednak. Pozytywność czytałam i o dzieciach z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Kurczę, no może wezmę. Może wezmę, bo myślę sobie pracować z dziećmi, więc ta książeczka jest naprawdę bardzo fajna. Ja lubię takie nieregularne kształty. Tak ma być i można też takie nosić. Także fajna. Tu mam sportowe spodenki, to będę na pewno. O, to potrzebuję koniecznie, słuchajcie, bo uwielbiam biegać. Sport to moje ulubione zajęcie w wolnej chwili, więc też biorę. Takie bluzeczki, które lubię też. No. Tak.
Chcecie zobaczyć księżniczkę wsi? Krzysiek, księżniczka. Księżniczka wsi. Jakie, pokaż buciki, jakie masz piękne. Z pomponikiem. Do twarzy ci. Pytasz się w ogóle mnie? Tak. Zobaczcie. Nie, a pytasz się mnie w ogóle? Ej, a może to jest ładne? Bo weź mamo, proszę cię. Ale to jest modne. Modne, tak. Ja ci mogę zabrać na taką fejkę, tam zobaczysz na rzecz. Słuchajcie, co wy myślicie na ten temat? Bo Oliwka może mnie tutaj w zmyłkę wprowadza. Nowoczesna kobieta XXI wieku. No gdzie będziesz w tym chodziła? Ja cię zabiorę na zakupy do Adidasa. Wiesz, tamble. A to ja mam tylko w sportowych rzeczach chodzić? Tak. A ty znasz garsonki? To znaczy, że ty w ogóle żadne garsonki ci się nie podobają? Nie są modne garsonki. Kiedy są modne garsonki? 20 lat temu były modne garsonki. To co teraz jest modne? Jak idziesz na imprezę? Bluzki. Juu, te talie takie. O Boże, pomóżcie mi. A to? To najselegancka. Że jaka ładnie w tym wyglądała. Komplecik. O Jezu. No to już jesteśmy w podróży. Działamy. Wszyscy. Nawet Andrzej. Tym razem. Bo często go nie ma z nami. Ogólnie jestem, ale raczej mnie często nie ma. Dzień dobry. Witam serdecznie na naszym kanale. I tu Oliwka. Cześć kochany, gdzie jedziemy? Na spacerek jedziemy? Ale będzie fajnie. No dobry, piesek, cześć. Troszkę, na mało. Dobra, ja starczy. Niorek dostał lek uspokajający, ziołowy. A teraz przechodzimy tutaj. Dzieje się, Paweł. No, bardzo dużo nerwów. Bardzo. Będziemy lecieć jakimś tam najnowszym. Jak się nazywa ten samolot nowy? Dreamlinerem będziemy lecieć, wow. Zostań.
się patrzy, słuchajcie, na mnie, czy wszystko jest dobrze. Pyta się mnie, czy przeżyjemy. On się pyta, czy przeżyjemy. Jarek, przeżyjesz, przeżyjemy, nie bój się.